jest, tak jak powiedziałeś, jest naprawdę dużo takich wątków. Ja powiedziałbym, że to, co jest interesujące i co spina wszystkie te wątki, mimo że one są bardzo różne w różnych powieściach, to jest to, że Lem się zabiera za temat śmierci, przemijania, za eschatologię przede wszystkim. Się zabiera praktycznie zawsze tylko wtedy, kiedy widzi jakąś technologię, która pozwoliłaby nam coś z tym zrobić nowego. Na zasadzie jest tylko jeden taki, mam taki jeden przykład wątku, w którym on zwraca uwagę na coś interesującego, co jest niezależne od technologii, a mianowicie kiedy zwraca uwagę na to, że w pewnym miejscu właśnie w podróży 21, jak mieliśmy wspomnieć, zwraca uwagę na to, że to jest trochę dziwne, że ludzie się tak strasznie boją tego, że ich kiedyś nie będzie, a w ogóle nie wprawia ich w przerażenie to, że ich kiedyś nie było. I to jest dobra obserwacja. Bardzo ciekawa. Ja muszę powiedzieć, że ja nie miałem nigdy odczucia intuicji, że jakaś się panicznie bała, że kiedyś nie było, ale kiedyś widziałem dziecko, które rozmawiało ze swoim rodzicem na temat śmierci. To rodzic powiedział mu tak dosyć obsesowo, że po prostu, no cóż, no, po prostu umrzemy kiedyś i tak dalej. I to dziecko, dowiedziawszy się, że no, kiedyś się urodziło i kiedyś umrze, było bardziej przerażone tym, że kiedyś nie było, niż że kiedyś nie będzie. Więc pomyślałem sobie, czytając to, że to jest ciekawe, rzeczywiście intuicja. Niektórzy ludzie ją mają, niektórzy nie mają. To się na przykład w ogóle się nie martwia, a na przykład śmiercią trochę tak. Więc to tyle, a jeszcze to jest jeden wątek, gdzie w ogóle nie ma technologii, to było ciekawe, że to jest taka bystra obserwacja, która mogła być uczyniona przez kogoś, kogo nawet technologia nie interesuje. A ta technologiczna strona, to mi się wydaje, że najciekawszym fragmentem jest, zdaje się, że mam jakieś sprężenie. Nie wiem dlaczego, ale... Może... Spróbujmy z mikrofonu. Dobrze, spróbujmy z mikrofonu. Więc... Więc... A taką... Nie wiem, po prostu może... Zróbmy tak, żeby było tutaj bezpiecznie. Okej, dobra, mogę spróbować. Najwyżej odłożę przed tym mikrofonem. Więc to, co jest interesujące, wydaje mi się, taki przykład zastosowania technologii i tego powiązania technologii ze eschatologią, no to jest to, co się dzieje w dialogach. To się nie da w ogóle tego streścić. To jest kawał, właściwie taki mini filozoficzny wykład, gdzie są dziesiątki rozmaitych możliwych stanowisk brane pod uwagę. Ale to, co jest znowu, można powiedzieć tak dla uproszczenia, to, co jest mi interesujące, to jest to, że Lem wpadł na to, że to, co my w filozofii nazywamy funkcjonalizmem, czyli takim poglądem, że dwie rzeczy są identyczne, jeżeli mają tę samą liczbę elementów i te elementy są złożone w takich samych relacjach i w skrócie działają tak samo, ten pogląd, funkcjonalizm, który jest poglądem filozofii umysłu, on daje nadzieję na życie wieczne. I to tak zupełnie serio daje nadzieję na życie wieczne, na technologię życia wiecznego w przyszłości. Bo jeżeli rzeczywiście wierzymy w to, że nasze umysły to po prostu jest struktura naszego mózgu, to każdą strukturę da się odtworzyć. Można ją skopiować i można ją odtworzyć w czymś innym. Więc możemy mieć taką nadzieję, że przetrwamy. W jaki sposób? To jest już bardziej skomplikowana sprawa. No i w dialogach pokazuje się, że to nie jest takie proste. Ale moim zdaniem to jest bardzo ciekawy moment. To jest pierwszy, jak wiadomo, w ogóle myśliciel, który wpadł na coś takiego, że to jest rzeczywiście droga ku nieśmiertelności, tak zupełnie serio nieśmiertelności, poziom technologii nieśmiertelności. W każdym razie dłuższego życia niż to tutaj, prawda? Czy to będzie taka nieskończona istnienie, to już inna para kaloszy. Ale tak, jest to ciekawe, no i jest to dzisiaj poważnie rozważany problem w filozofii analitycznej. Są poważni filozofowie akademicy dzisiaj, którzy takie scenariusze rozważają. Ale on też inne aspekty nieśmiertelności rozważa. Nie wiem, czy pamiętacie, to też jest w dziennikach gwiazdowych, a w zasadzie we wspomnieniach Jana Cichego. Drugie wspomnienie jest chyba tam Dekantor. To są te opowiadania, jak on tam dziwnych tych naukowców spotyka. I w drugim spotyka Dekantora, który przychodzi i mówi, że właśnie wymyślił nieśmiertelność, że opracował technologię nieśmiertelności, tylko on musi mu tam dopożyczyć pieniędzy, bo już mu brakuje i prosi Cichego o pożyczkę. I jako dowód pokazuje jakieś tam pudełko, już nie pamiętam, jak to wyglądało dokładnie, ale w tym pudełku schował swoją żonę, która w tym pudełku odizolowana od całego zewnętrznego świata będzie sobie tam istniała już po wsze czasy na wieczność. No i Tichy się przerazi taką wizją, co to jest za nieśmiertelność. No nieśmiertelność, ale okropna przecież. Także sama idea nieśmiertelności, chociaż no chyba ludzie szukają jakoś nieśmiertelności, mają takie pragnienie. Jak sam powiedział, śmierć może być jednak problemem, może niektórych zmartwiać. No to wizja nieśmiertelności. Dobrze się zastanowić, jaką nieśmiertelność byśmy chcieli mieć, bo to może być niekoniecznie lepsze rozwiązanie. Tak, rzeczywiście to jest ciekawe u Lema, że
tutaj jest taki ścisły związek, związek technologii i teologii, prawda? Zresztą no, w tym tytule głównej książki, można powiedzieć, taki filozoficzno-futurologiczny dylemat, prawda? Summa technologii, no, to jest taka trochę modyfikacja tytułu świętego Tomasza z Akwinu. Także tutaj to jest ciekawy i to jest głęboki związek, prawda? Że tutaj Rem stara się jakby na drodze takich rozważań dotyczących przyszłego rozwoju techniki jednak w jakiejś mierze poważnie traktować te problemy, można tak powiedzieć, eschatologiczne, chociaż oczywiście zdarza mu się też to przyprawić szczyptu humoru w niektórych tekstach. Tak sobie teraz myślę o... No, ja na swój użytek dzielę między innymi teksty Lema na poważne i właśnie dowcipne. I wydaje mi się, że Dzienniki Gwiazdowe to jest takie, prawda, taka książka, gdzie mamy... No, bardzo są nasycone humorem, aczkolwiek zarazem są mocno zakorzenione w tych teoretycznych, czy jak to Lem nazwał, dyskusyjnych pracach czy esejach, prawda? No i tam też ten problem wskrzeszania się pojawia i różne podobne pokrewne sprawy. No i jest też tam w podróży 21, prawda? No, być może to jest jedna z bardziej znanych od strony filozoficznej części Dzienników Gwiazdowych. No taki, można powiedzieć, mini esej filozoficzny, teologiczny, prawda? Wpleciony w przygody. Więc ciekaw jestem, jak panowie widzicie właśnie, no to już jest wprost kwestia Boga poruszona, prawda? I przyszłego rozwoju religii. Dziennikach Gwiazdowych, no przede wszystkim w tej podróży 21. Tak, znaczy to jest rzeczywiście, znaczy w dziennikach to się pojawia jeszcze w kilku innych opowiadaniach, ale to jest najdłuższe i chyba rzeczywiście najbardziej znane. Z tego co pamiętam, on dopisał 3 opowiadania, bo one powstawały, te Dzienniki Gwiazdowe, od samego początku, w zasadzie chyba jego pisarstwa, prawie od początku do prawie końca. Dłużej niż Pilot Pierce i niż te inne. I tam dopisywał, to Państwo wiecie, ta historia tych różnych wydań jest długa, nie ma ani jednego wydania, w którym byłyby wszystkie opowiadania zebrane, czy tam wstępy. I wydanie, mam tu akurat ze sobą to wydanie, to jest z 71 roku wydanie, w którym są jego ilustracje zresztą, swoją drogą. On też ilustrował, no nieczęsto, ale czasami coś tam rysował. Dopisał właśnie te 3 opowiadania, to o którym wspominałeś, 21. I jeszcze wcześniej o tym, nie wiem czy pamiętacie, jak nadał tak wstecznie przyczynę, czy no tak, jakby nadał wstecznie przyczynę istnienia świata. Tam jest takie opowiadanie, że świat powstał, ale jakiś naukowiec odkrył, że powstał w zasadzie na kredyt, jak on tam mówi, że to przez taką dziwną fluktuację. No i przestanie teraz istnieć. I żeby uratować ten świat, to oni wstecznie nadają mu przyczynę, tam wysyłają jakąś cząstkę, która będzie spłaci ten kredyt i będzie początkiem. I tam jeszcze jest 3 opowiadanie z tym powiązane, o podobnej tematyce, jaką tam historię naprawia, ale to już mniej dotyczy Boga. No ale tam ewidentnie Lem no, te tematy Boga bardzo porusza. No w tym 21, no to jest rzeczywiście przeplatane tam pewnymi wydarzeniami, no po prostu traktat taki pewien teologiczny. Jak to czytałem jakiś czas temu, to skojarzyłem się z takim poglądem, który dzisiaj w filozofii jest coraz popularniejszy, a mianowicie z fikcjonalizmem. To jest dzisiaj popularny pogląd w różnych rejonach filozofii. No i generalnie pomysł jest taki, z fikcjonalizmem nie będziemy tu wchodzić oczywiście w szczegóły, no ale główna idea jest taka, że są pewne obszary, w których my mówimy i chcemy tak mówić, jak mówimy, mimo że ten sposób mówienia zobowiązuje nas do pewnych, no, do przyjęcia pewnych niechcianych konsekwencji ontologicznych. My nie chcemy przyjąć tych konsekwencji ontologicznych tego stylu mówienia, ale nie chcemy też się pozbyć tego stylu mówienia. Na przykład takim bardzo znanym przykładem fikcjonalizmu jest fikcjonalizm w, powiedzmy, etyczny, moralny. Czyli mamy taki dyskurs moralny, w którym mówimy, że pewne rzeczy są dobre, pewne są złe, ale niektórzy filozofowie uważają, że no ściśle rzecz ujmując, dobro, zło jako obiektywne wartości nie istnieją, te zdania nie mają wartości logicznej. No ale utrzymujemy ten styl mówienia, bo to jest użyteczna fikcja, ona nam ułatwia życie. No i jest fikcjonalizm w matematyce, może być fikcjonalizm modalny, właśnie jak powiedziałem, w moralności, no różne są fikcjonalizmy. I dzisiaj też coraz popularniejszy jest fikcjonalizm religijny. To byłby taki pogląd, że nie wierzymy dosłownie w te tezy o istnieniu Boga, czy tam jakieś inne tezy, które głosi religia, ale zostawiamy je, zostawiamy te różne praktyki i ten sposób mówienia, dlatego że on z jakiegoś tam powodu jest przydatny.
No i tak przez chwilę pomyślałem, że ci destrukcjanie tam byli, prognozyci, ojcowie, to, to nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale to roboty poprzebierane w kaptury, tam chodziły w podziemiach i tak dalej, i prowadziły dysputy teologiczne. I sobie przez, znaczy pierwsze takie moje skojarzenie było, że to może jest coś w rodzaju właśnie takiego, po co oni to robią? Oni już tam wiedzą, jakby, no nie wiadomo po co oni to do końca robią. Ale jak później przejrzałem teraz przed tą naszą dzisiejszą rozmową znowu tą opowieść 21, to to tak do końca nie będzie pasowało. Powiedziałbym nawet, że jest dokładnie odwrotnie trochę z tymi prognozytami, że oni właśnie nie przyjmują żadnych tych testów. Bo tam jeszcze na tej planecie, to jest dychtonia chyba, tam technologia tak się posunęła do przodu, biotechnologia, że można sobie kształtować siebie dowoli. Tam się zlewają świadomości, rozlewają i oni tam opisują, jak po kolei upadały różne dogmaty. I nawet pada tam takie sformułowanie, że to jest religia bez dogmatów. Ale jednak wciąż jest religia i tam no, studiują te jakieś księgi, zachowują się. I to mi się skojarzyło z kolei z inną, mniej popularną dzisiaj filozofią, ale też pojawiającą się. To jest taki kanadyjski filozof John Schellenberg i między innymi on, to jest człowiek, który nie wierzy w osobowego Boga, nawet sformułował taki dowód na nieistnienie osobowego Boga, ale to zostawmy. Natomiast mimo wszystko jest zwolennikiem jakiejś takiej, nie wiem jak to powiedzieć, agnostyckiej, ateistycznej religii. On to nazywa ultymizmem i on twierdzi, że mimo wszystko gdzieś u podstaw istnienia jest jakaś taka głębsza warstwa, której my jeszcze nie widzimy. On twierdzi, że to nie jest osobowy Bóg, ale no coś na kształt jakiegoś absolutu właśnie. I nawet postuluje jakąś taką właśnie świecką, ateistyczną czy agnostyczną religię. I oni chyba bardziej pasują właśnie do tego. Ale z kolei myślę, że ulema jakichś tych fikcjonalistów może gdzieś indziej też by się udało znaleźć, ale to może za chwilę oddam głos po głowie. Ciekawe rzeczy tu znalazłeś. Ja przed tym o tym w ogóle nie pomyślałem, o na przykład o fikcjonalizmie tutaj. Mi się podoba w tym artykule, bo to jest jakaś tytuł, taka jest prawda, przetykany wtrętami takimi narracyjnymi. W tym opowiadaniu, to co mi się najbardziej podoba, to jest, że tak Lem w ogóle, może zacznę od tego, że Lem bardzo lubił takie długie historie fikcyjnych dzieci. Lubił sobie wymyślić, że jest sobie taka dziedzina i teraz napiszemy, co się z tą dziedziną działo przez, nie wiem, 1000 lat albo przez 200 lat czy coś. I sporo tego jest, poczynając od Solaris, oczywiście najbardziej znanej, takiego fragmentu, sporo tego dotyczy po prostu rozmaitych dziedzin nauki. I wydaje mi się, że to opowiadanie jest takim naturalnym dopełnieniem, kiedy sobie zadajemy pytanie, a co by się stało, jak może wyglądać jakaś taka historia teologii, ale to na innej planecie, na której coś innego się wydarzyło. I tu znów jest, to jest coś ciekawe, że coś tam wydarzyło. To nie jest tak, że na przykład, nie wiem, Bóg im się ukazał, albo na przykład wpadł na jakieś nowe rozwiązania teologiczne, których nie ma. Nie, zdobyli nową technologię. I nowa technologia sprawiła, że oni musieli zacząć zmieniać swoją religię non-stop. Aż doszli do takiego punktu, ty mówisz, że być może ten punkt jest podobny do tego poglądu, którego nazwę już zapomniałem. Ultymizm. Więc podobny do ultimizmu, ja bym powiedział, że oni są nawet dalej, że oni po prostu już bali się, by nawet postulować coś takiego, powiedzą, że za chwilę następna technologia i to im zakwestionuje, więc po co nam w ogóle jakiekolwiek dogmaty mieć. No bo oni już są, że tak powiem, rozczarowali się dogmatami. Wiedzą, że dogmaty fajne były, to było fajnie mieć taką listę przekonań, które przyjmujemy i uważamy za podstawę, ale co chwilę musimy je rewidować, a to jeden skreślimy, a to musimy wprowadzić jakieś kalkulowne rewizje. I to mi się wydaje w ogóle ciekawe. Chyba najciekawsze w tym opowiadaniu, że oczywiście możemy to bardzo łatwo odnieść. To jest oczywista analogia do tego, co się dzieje z religią, z religiami we współczesnym świecie, gdzie oczywiście z punktu widzenia ateisty to jest trochę tak, że religie w taki niekiedy karkołomny sposób próbują utrzymać swoją narrację w obliczu technologii właśnie. Że kiedyś pojawiają się nowe technologie, pojawiają się nowe rozwiązania, nowe pomysły, jak te technologie zmienią na przykład świat społeczny. I religie mają naprawdę gruby problem z tym, jak się rozeznać w tym nowym świecie i w jaki sposób możemy nadal serio twierdzić takie rzeczy, jak nie wiem, na przykład o chociażby dogmaty chrześcijańskie. Jak nadal serio możemy myśleć o niepokonanym uczęciu, jak nadal serio możemy myśleć o stworzeniu świata takim, jakim wydawało się, że ono jest literalnie w Biblii.
i wprowadzamy modyfikacje, modyfikacje. I to się trzyma, ale ta historia pokazuje, że to jest oczywiście tylko krótkoterminowa strategia, bo to wszystko legnie w gruzach i lepiej już zmyśleć w jakiś inny sposób na Ameryki. Albo Ukrainy nie mieć. Oni akurat ją mają, tylko mają w inny sposób. Ale ciekawe, że oni ją mają. Nawet mimo, że oni tam jeszcze mają możliwości, żeby nawrócić na tą swoją religię bez dogmatów, kogo chcą, ale tego właśnie nie robią. Właśnie tu jest tak, że w tej podróży 21 do pewnego stopnia rozwija pomysł, taką ideę, którą wcześniej między innymi przedstawił w takim krótkim tekście Wizja filozofa na krzyk, który też został przedrukowany w tym numerze filozofu i w tym dodatku. Tam opowiada coś takiego, że w pewnym sensie punktem zwrotnym w dziejach jest ta możliwość, którą mamy dzięki biotechnologii, stopniowego przekształcania się. No i to, co też nazywa, że zaczyna się autoewolucja, tak? Inżynieria genetyczna, która sprawia, że możemy się stawać tym, kim chcemy, do pewnego stopnia porzucając, prawda, to biologiczne dziedzictwo. I wydaje mi się, że ta podróż 21 to jest coś w rodzaju takiego eksperymentu myślowego, prawda? Są to ocalałe z tej wizji dogmatyki, gdyby przyjąć, no być może kiedyś w przyszłości coś takiego się stanie, prawda? Że ten w pewnym sensie absolutny punkt odniesienia, jak przez całe dzieje jest nasza cielesność jakoś tam uwarunkowana, prawda, biologicznie, no przestanie być właśnie tym punktem odniesienia, to będziemy mogli go swobodnie kształtować. No i tutaj tak jeszcze bym podrążył, prawda, ten tekst, wydaje mi się, że to jest ciekawy pomysł, wydaje mi się jakoś potrzebny też w kontekście tego, co Paweł mówiłeś, prawda, że on jak gdyby doprowadza do pewnego logicznego końca tendencję, która już występuje i z którą cały czas się borykamy jakoś. No więc tak, nie wiem, moje pytanie byłoby wobec tego, no jak wygląda według Lema taka, nazwijmy to w pewnym sensie ostateczna, tak jakby religia, czyli religia już pozbawiona tych przypadkowych jakby, prawda, w pewnym sensie uwarunkowań, a oparta jakby no, na podmiotach, tak, które są w pewnym sensie całkowicie wolne. Prawda? Co by to było? Być może to by nas troszeczkę przybliżyło do odpowiedzi na to pytanie, czy Lem był, oczywiście traktujemy to trochę dystansem to pytanie, ale wydaje mi się, że ten tekst może przybliżyć nas do odpowiedzi na takie pytanie właśnie, czy Lem był agnostykiem, czy ateistą, czy jeszcze jakieś inne określenie pasuje. A wydaje mi się, że wagę tego pytania można jeszcze w ten sposób jakoś podkreślić, że w jednym z listów do Michaela Kadla, to jest dość ważny taki tom korespondencji, zadeklarował, nie musimy mu wierzyć, ale warto to wziąć poważnie, że jeżeli gdzieś właśnie przedstawia coś w rodzaju swojego credo, to właśnie przede wszystkim takim tekstem byłaby ta podróż 21. Więc jeśli by wziąć poważnie tą jego deklarację, no to by tutaj coś ważnego to nam mówiło o Lemie, czyli jaki rodzaj stosunek do Boga się wyłania, tak? Z tego, no powiedzmy, eksperymentu myślowego. Ja mam mikrofon, to może pozwolę sobie powiedzieć coś pierwszy. Tam jeszcze jedna ciekawy aspekt tego opowiadania jest taki, że sami Dychtończycy, czyli mieszkańcy oryginalni tej planety, którzy no, rozpoczęli ten proces autoewolucji i się tam zmieniali dowolnie przez te pokolenia, oni akurat są ateistami. Oni już porzucili wiarę w ogóle. Tam są w ogóle rozważania najmówiące o tym, że ta absolutna wolność, że nawet właśnie biologia już nas nie krępuje, że możemy być kim chcemy, no już w dosłownym sensie biologicznym, że to jest też pewnego rodzaju przekleństwo. Oni nazywają wprost tą wolność szatanem tam w tych swoich rozważaniach teologicznych. Natomiast ci wierzący prognozyci i ci drudzy to są roboty, które służyły kiedyś wcześniej mieszkańcom Dychtonii. To roboty, te twory zachowały jeszcze jakąś tą religię. No ale ta religia jest na pewno religią bez dogmatów, nawet do tego stopnia bez dogmatów, że oni nawet nie przyjmują, że istnieje jakiś Bóg, nawet w to, znaczy właśnie jakby to, ona po prostu jest, tak mówią, nic nie można powiedzieć o tej naszej wierze, ona właśnie ani nie koi, ani nie pomaga, więc to nie jest fikcjonalizm, ona nie jest użyteczna, właśnie dlatego to nie jest fikcjonalizm na pewno, tylko po prostu jest. Może to się wiąże z tym, że nie odpowiadając na to pytanie znowu główne, ale wiemy chyba raczej wszyscy, jaka jest odpowiedź. Lem tak czy siak jakoś tam, może, że przeczuwa to jest na pewno za duże słowo, bo nie wierzył na pewno w osobowego
Boga, ale może ja przeczytam fragment po prostu samego Lema. Wziąłem akurat to, co tak orzeczyle, ten chyba najdłuższy wywiad z profesorem Beresiem. I w jednym momencie Lem mówi tak. Jest to dla mnie bardzo fascynujące, bo nie mogę dać zgody na żadną postać osobowego kreatora. Tu rzeczywiście jestem zakamieniałym ateistą, nawet nie agnostykiem, mówię tylko ateistą. I odmawiając, sorry, zespoilowałem niestety tę odpowiedź. I odmawiając personalnych własności temu, co dało początek światu, dostrzegam równocześnie nieprzypadkowość bądź niedostateczne wyjaśnienie w akcie postulowania całkowitej przypadkowości powstawania życia, a więc i człowieka. Tutaj w mojej ontologii i w moim myśleniu dzieje potworna dziura, której nie potrafię niczym zapewnić. Niczym. Tam jest jeszcze kawałek dalej, mówi, że to być może się zmieni, za 50 lat jakoś tam rozwiążemy to naukowo, a być może nie, ale no jest właśnie ta dziura i nie wiem, czy ci prognozyci, czy tak jak się nazywali, no to właśnie też nie widzą tej dziury i to jest jakaś odpowiedź na tą dziurę. Mi się wydaje, że inna dziura jest. To jest tak, że ten fragment, który przeczytałeś, to z tego wynika no, takie szczere powiedzenie. Nie podoba mi się jedno rozwiązanie, nie podoba mi się drugie rozwiązanie. Czekam, chciałbym wymyślić trzecie, nie wymyśliłem nigdy. Ale to jest ważne, że wiadomo jest, że cokolwiek by miało być tym trzecim rozwiązaniem, to na pewno nie będzie należało, nie będzie z gatunku tych religijnych, bo to te już są. I gdyby on chciał je sobie wziąć, to mógłby wziąć, mógłby powiedzieć, podoba mi się na przykład taki bardzo, nie wiem, bardzo właśnie taki ultimizm, czy cokolwiek, bardzo taka religia light. W przypadku tego opowiadania, jeszcze wracając do niego, to mi się wydaje, że ja bym tutaj dosyć taki radykalny, że wydaje mi się, że to, co im zostało naprawdę, to jest jedynie jakiegoś rodzaju taka pusta deklaracja, że oni nadal coś wierzą, albo że wiedzą. Może chodzi tutaj bardziej o to, że oni skapitulowali w tym sensie, że nadal uważają, że istotna jest różnica pomiędzy wiarą a wiedzą, i jednocześnie oni wiedzą, że można skonstruować takie obiekty, w których wiara będzie tak mocno, jakby będzie częścią ich konstrukcji, że one będą to robiły automatycznie. Dla nich to będzie oczywistość. Może, że z punktu widzenia epistemologii to nie jest oczywistość, ale ponieważ te roboty są tak, a nie inaczej zbudowane, to dla nich to jest oczywistość. I że też można na przykład farmakologicznie wywoływać taką oczywistość. Czyli to, co im zostało, to takie przekonanie, że kurczę, możemy zrobić taki dziwny stan epistemologiczny, kiedy wiara zaczyna być kompletną pewnością. Teraz problem polega na tym, że nie znaleźliśmy żadnego uzasadnienia, dla którego wolno nam tak robić. A religia byłaby wtedy takim uzasadnieniem teoretycznym. Ponieważ jest taka teoria, którą nazywamy teologią, a ty teraz umiesz wywoływać wiarę, no to proszę bardzo, możesz dawać ludziom na przykład takie tabletki, nie? Oni nie znaleźli tego uzasadnienia, wiedzą, że już się tego nie da zrobić, stracili wiarę co do tego, mają technologię do tego, ale nie są w stanie tego jakby uzasadnić tego działania. No zgoda, oni właśnie tego nie robią, ale mimo wszystko właśnie zostają jakoś, wciąż się upierają, że wierzą w coś tam. Znaczy właśnie w nic nie wierzą. Właśnie, to jest jakby wiara bez treści, to tak jakby być przekonanym o czymś bez treści sądu, co do którego jest się przekonany. Ale wiesz, to nie jest moim zdaniem takie zupełnie... niemożliwe albo nietypowe, bo to by chyba chodzi o to, żeby właśnie pokazać, że jest sobie ewolucja pewnego typu myślenia i że na końcu ten typ myślenia, z tego typu myślenia zostaje już tylko pusta etykieta. I że to jest koniec tej ewolucji. Że po prostu to jest moment, w którym oni, czy chociażby z tego, że musieli inaczej zanegować swoją całą tradycję, a może chodzi po prostu o to, że ten ostatni moment, w którym już wyrzekają się tak naprawdę wiary całkowicie, jest jednak końcem tej właśnie drogi, a nie innej. Dlatego wolą zostawić sobie te etykiety. W każdym razie wydaje mi się, że taki moment, w którym jest taka pusta etykieta, do której się ubieramy, to nie jest taka rzadka rzecz. Nawet że takie rzeczy zdarzają w filozofii szczególności. No więc wynikało z tego, że no nawet jeśli by taki twardy ateizm w kontekście tego opowiadania był przesadnym określeniem, no to jednak to, co prezentują, tak, czyli co destrukcjanie i ta religia, powiedzmy, przynajmniej z nazwy, tak, ten duizm, no to jest czymś, co jakoś bardzo drastycznie odbiega od wszelkich znanych nam form religijności. Można się tam dopatrywać jakieś analogii z teologią apofatyczną może, no ale jednak w teologii apofatycznej, o ile się orientuje, jakieś przekonanie, prawda, o istnieniu Boga jest jakimś istotnym parametrem, chociaż sprzężonym z tą przekonaniem o niemożliwości poznania. A tutaj nawet tego nie ma, prawda, że jakiś
gdy w ogóle istnieje nic. No, też to, że to są, prawda, zakonnicy, no, to jest taka trochę też zabawa, no, bo to jest, no, komputery się tak przebierają, no, ale to jest pewna zewnętrzna forma. No, więc mam tu właśnie wątpliwości, czy istotnie jest tam coś więcej niż ateizm ostatecznie, ale to jest to tajemniczy tekst, także nie chciałbym to jakoś tego zrealizować. Znaczy, no, nie, no oni są w pewnym sensie ateistami oczywiście, no, bo przynajmniej oni są, ci destrukcjanie, agnostykami. Bo jeżeli mówią, że nawet tego nie wiemy o Bogu, czy On jest, czy nie jest, no to to jest po prostu przecież agnostyk w czystej postaci. No tylko jest zastanawiające, bo mógł wybrać przecież coś innego, jako jego decyzja twórcza. Dlaczego właśnie opisał tych, dlaczego oni są jednak zakonnikami, a nie po prostu porzucili tę religię? Mógł opisać historię tej planety, na której właśnie tak to się rozwijała ta religia, że zmieniała, przechodziła te różne okresy. Może nawet zostały pewne symbole, no bo pobudowali też piękne katedry albo namalowali piękne obrazy. Przecież my możemy podziwiać Michała Anioła czy Caravaggia, niekoniecznie wierząc w to, co przedstawiają te obrazy, a przecież przedstawiają sceny biblijne najczęściej. Ale jednak porzucić wiarę. A oni się upierają, że są jednak zakonnikami i dalej są jakoś tam kontynuatorami tej religii duizmu. No wiesz, trochę bym powiedział, że wydaje mi się, że to może być, ale tutaj już to jest całkowita spekulacja. Może to jest pewnego rodzaju trochę taki, to jest krytyka religii, to taki żart z religii takiej, jaką ona jest w Czesie. To znaczy, no nie trudno będzie znaleźć ludzi nam w bardzo wielu religiach, nie tylko w chrześcijaństwie, ale w bardzo wielu religiach, znaleźć ludzi, którzy będą się deklarować, że wierzą. Jak z nimi zaczniemy gadać, pytać o tematy, pytać o jakieś ogólnie reguły, zasady, co powiem w tej religii, czy to religia dogmatyczna, czy nie, nieważne. Chodzi o to, będziemy pytać o te rzeczy, które uważamy za istotne z punktu widzenia tej religii, się okaże, że nic tego w ogóle tam nie ma. Więc może to jest tego rodzaju taki żart, że skończyło się tak, że oni są dokładnie takimi, powiedzmy, wierzącymi, jak wielu wierzących w religiach świata. Zgoda, to jest ciekawa interpretacja, no, podoba mi się. Tak, to rzeczywiście jest bardzo ciekawe i w jakimś stopniu koresponduje też z niektórymi innymi fragmentami Dzienników Gwiazdowych, gdzie trzeba przyznać, że sobie czasami dość śmiało poczyna, prawda? Jeżeli są tam takie żarty, może no, mniej delikatne niż to, gdyby to potraktować jako taką pewnego rodzaju, że karykaturę do drugiej. Tak. Historia ojca Oryba Zegra, jak ktoś nie pamięta, niech sobie przypomina. Ale tam sobie, żeby też oddać sprawiedliwość, w dziennikach to ze wszystkiego folkował. Z ewolucji też się nabijał, ale przecież z tego powodu nie znaczy to, że nie wierzył w ewolucję. No tak, jeszcze chciałem nawiązać do tego, co powiedziałeś, Paweł, mówicie o tym powstrzymywaniu się przed nawracaniem, prawda? Bo w praktyce, poza tą etykietą, czy tak nazwą, to jest religia czymś, co w jakiś sposób wyróżnia tych zakonników, powiedzmy, jest to, że oni mają środki technologiczne po temu, żeby nawracać zapewne przynajmniej inne komputery, chociaż pewnie też ludność w toni, to oni się od tego powstrzymują, czyli jakimś takim, być może imperatywem można powiedzieć, byłoby nie będę nawracał, tak? To też jest dość charakterystyczne, już abstrahując, że nie będę nawracał na ateizm, czy na coś, no, tego tajemniczy jakiś ten pogląd. To mi się to skojarzyło z opowiadaniem, takim apokryfem, tak? Opowiadaniem na apokryfem lemowskim, non-serial, czyli z kolei nie będę służył, w domyśle nie będę służył Bogu, to jest trochę inny temat, ale też jest jakaś analogia w myśleniu. No, co mamy w sensie o lemowskiej krytyce zakładu Pascala? No bo to jest taki temat, który wydaje mi się, no, trudno go pominąć, jeśli się rozmawia o Lema, prawda, koncepcji Boga i tych spraw. Ja próbowałem sobie tak odtworzyć to rozumowanie, które tam jest. Są one trochę zawiłe. Problem jest tak, że te rozumowania są nieco zawiłe z tego względu, że tam jest dużo takich ślepych uliczek, w które wchodzimy, potem musimy się wracać. Teraz jak to odtworzyć, potem to nie jest takie łatwe. I przyznam szczerze, że jak sobie myślę o tym jego, o tej jego wariacji na temat zakładu Pascala, dla osób, które nie pamiętają tego fragmentu, to przypomnijmy, że jest to historyjka o takiej symulacji, w której to symulacji znajdują się istoty, które myślą, że to jest ich świat. I te istoty, one są czysto cyfrowe, to jest taki świat czysto cyfrowy i te istoty sobie w tym świecie żyją i po prostu my, stwórcy tego świata, robimy na nich taką symulację, bo one, jako że powstały, istnieją, mają świadomość, to one sobie zadają pytania w rodzaju, skąd się wziąłem, kto stworzył ten świat, kim jestem, dokąd zmierzam i tak dalej. No i teraz zabawa polega na tym, że możemy to przyspieszać, ten czas
lecące w tej symulacji. Także możemy przeżyć na przykład sobie, popatrzeć, co się dzieje przy na przykład po nie wiem, 100 pokoleniach i patrzeć sobie, jak ich myśl ewoluowała, do czego oni doszli, zadając sobie tego pytania. Po prostu jesteśmy, symulacja dotyczy tego, żeby zrobić takie laboratorium filozoficzne, które wpiszę, żeby zobaczyć, na jakie pomysły teologiczne czy filozoficzne oni wpadną, żeby sobie wyjaśnić swoje istnienie. No i teraz, czyli to jest jakby to tło i w owej symulacji jedna z tych istot wpada po prostu na pewną wersję zakładu Pascala. Mówi sobie, że właściwie to by się lepiej opłacało, przecież zawsze lepiej się opłaca wierzyć w stwórcę, bo przecież co szkodzi, a jak jest, to przynajmniej nas pochwali. No i tam następuje dosyć długa właściwie dyskusja, z której ja przynajmniej wyciągnąłem tyle, że nie wchodząc, może będziesz chciał w to wejść, także może ja, ponieważ jestem trochę krytyczny wobec tego, w jaki sposób ta wersja Lema postępuje, wydaje mi się, że tam jest dużo takich kroków logicznych, które nie do końca działają, to ja powiem tylko o jednym. Wydaje mi się, że sam pomysł takiej symulacji jest bardzo ciekawy w kontekście tego zakładu Pascala. Że pomyśleć sobie teraz o zakładzie Pascala w taki sposób, że ja jestem tym konstruktorem, ja stworzyłem te istoty i czy rzeczywiście może być taki konstruktor, który naprawdę oczekuje od tych istot takiego zachowania. I u Lema tam jest tak, że ten konkretny konstruktor, który jest opisywany, on na końcu mówi, że on w zasadzie tego w ogóle nie oczekiwał, jest zaskoczony, dla niego nie ma problemu, zasadniczo, że w niego nie wierzył, to w ogóle nie ma problemu. Ale jednocześnie, wydaje mi się, i tego Lem nie eksploduje, tam jest absolutnie droga do takiego, który by tego chciał. Ja sobie mogę wyobrazić, na przykład wymyśliłem sobie takie, że jestem sobie takim twórcą symulacji, stworzyłem te istoty, które logicznie działają, myślą wszystko, no i wpadają one na taki pomysł, że gdybym ja tak odrzucił logikę, zrobił taki skok ślepy w wiarę i uwierzył w tego stwórcę, a może w ogóle niech jeszcze wymyślą, że to jest symulacja i że ten świat istnieje gdzieś, tam ktoś jest, to ja bym był jakoś tak, no, zaimponowany, gdyby tak wpadli na to. Mimo, że nie dałem im środków do tego, żeby na to wpadli, to oni jakoś na to wpadli. Zrobili to za pomocą dziwnej i takiej podejrzanej epistemologicznie rzeczy, mianowicie wiary, ale no lepiej niż nic. Więc mi się wydaje, że trochę to pozostaje takie coś niedopowiedzianego, że w zasadzie powiedziałbym, jak się zastanowić, to jakbym był w takiej symulacji, to lepiej wierzyć w tego twórcę, bo może akurat będzie taki, co się ucieszy. A jak się nie ucieszy, to i tak ma z tym. Znaczy tak, ja też uważam, że to jest jeden z ciekawszych momentów tego opowiadania. Jeżeli chodzi o tą argumentację, która tam jest. Tam jest pewna argumentacja, ale zgodzę się, że ona, tak jak mówisz, ma uliczki boczne, schodzi z głównej myśli. Tam jeden główny argument przeciwko temu zakładowi Pascala, który wyciąga Lem w tym opowiadaniu, jest taki, że tylko to też jest robione tam, no trzeba byłoby to wygładzić, to co tam jest oryginalnie zasługuje na pewne korekty, ale pomysł jest taki, że gdyby Bóg, oni tam się zakładają, albo jest miłosierny Bóg, który dobry i tak dalej, który chce, żebyśmy go chwalili, jeżeli będziemy go chwalili i on istnieje, to by zyskamy życie wieczne i szczęśliwość wieczną, a jeżeli taki Bóg istnieje, a nie będziemy go chwalić, no to mamy problem. Natomiast gdyby tego Boga nie było, no to czy to zrobimy, czy tamto, to albo to nieduża różnica, albo nawet i tak lepiej wie, no to tam są różne wersje. No i to jest, można to rozpisać taką tam macierz, tak się zwykle robi, to jest początek teorii decyzji i można obliczyć tak zwane te użyteczności każdej z tych decyzji i pokazać, która jest większa. Na tym polega ten pomysł zakładu. I to, co robi ten jeden z tych personoidów, mieszkańców tego fikcyjnego świata, to jest podważa tą tezę, że są tylko dwa możliwe scenariusze. Mam dwa możliwe działania, albo zachowuje się tak, jakby ten Bóg istniał i wie, no tam go czczę, chodzę do kościoła, jakieś tam inne rzeczy robię, albo tego nie robię wszystkiego po prostu. Tylko nie ma dwóch scenariuszy, że jest Bóg, albo go nie ma, tylko jest inaczej. Albo nie ma Boga, albo jest Bóg, ale ten scenariusz rozbija się na jeszcze dwa scenariusze. Albo ten Bóg jest rzeczywiście dobry, miłosierny, taki jak go opisuje, powiedzmy, klasyczna teologia. I jeżeli taki on jest, tam udowadnia jeden z tych personoidów, to on nie może karać tych, którzy go nie czczą, bo nie byłby dobry, bo nie dał im na 100% pewności, że on istnieje, zawiesił ich w takim stanie niepewności i gdyby teraz ich karał za to, że oni, nie mając pełnej informacji, nie doszli do tego, że on istnieje, że on, jeśli by ich za to karał, to nie byłby po prostu sprawiedliwy. Więc jeżeli ten Bóg byłby sprawiedliwy, to wszystko jedno, czy by się wierzyło, czy by się nie wierzyło, wyjdzie na to samo.
Ale tam jest jeszcze trzecia możliwość, bo może być taka, że jest Bóg, który nie jest, powiedzmy, sprawiedliwy, tylko jest właśnie taki, że tych, którzy odkryli i go czczą, chwali. Tak jak powiedziałeś. A tych innych by właśnie jakoś tam karał za to. I wtedy to się po prostu robi innego rodzaju zakład. I w zależności od tego, to wcale nie podważa jeszcze tego zakładu. Z zakładem Pascala, dyskusje wokół zakładu Pascala się głównie, krytyka zakładu Pascala historycznie sprowadza się głównie do, krytyki właśnie tej tabeli, że zwykle się mówi, że albo jest na przykład tam więcej bogów możliwych, więcej hipotez, ale zwykle nie podważa się samej poprawności formalnej argumentu, tylko właśnie materialną, że coś tam z tymi przesłankami jest nie tak. Poza Hayekiem, który tam właśnie tą formalną poprawność podważał, to raczej nikt nie podważa. I tutaj Lem też raczej formalne nie podważa, tylko pokazuje, że mogły być te inne scenariusze. I teraz ciekawostka jest taka, że on tam pod koniec, jak właśnie sam ten twórca się jeszcze wypowiada, to mówi, że mógłbym tam podłączyć drugi komputer, który byłby takim niebem, do którego te personoidy by później przechodziły i te, które mnie czciły, by tam były, a inne do piekła wyszły, mógłbym to zrobić. I teraz, gdyby to był rzeczywisty scenariusz, jeszcze tam odpowiednio byśmy dodali te wagi tych różnych działań, to racjonalnie byłoby jednak czcić tego Boga. Gdybyśmy byli personoidami i mielibyśmy realne podejrzenie, że jest taki złośliwy Bóg, to i tak racjonalnie byłoby go czcić. To dla nas byłoby rozsądniejsze rozwiązanie. Tylko to, co on tam właśnie rzuca, to, że taki Bóg byłby niesprawiedliwy, niedobry. To byłby właśnie taki złośliwy Bóg. No to wydaje mi się, że to są właśnie te słabości, które... Niektóre z tych rzeczy, o których powiedziałeś, to są te słabości, które mnie tutaj uderzały, tej argumentacji. No bo na przykład powiedzenie, że jeżeli Bóg jest sprawiedliwy, to nie może karać tych... No dobra, może nie może karać, ale może troszeczkę nagradzać. Tam tych, co tak. To jest jakiś taki naprawdę dodatkowy bonus w postaci tego, że na przykład będę mógł sobie pogadać z nim. Bardzo fajnie, bo pamiętaj też, to też jest ciekawe, że jak on mówi, że ten świat, te zaświaty, to miałby być taki dodatkowy świat, do którego te istoty mi przechodziły, jakiś dodatkowy, symulowany świat. Ale nie, prawdziwe zaświaty to jest świat tego człowieka, który robi symulację. Jak ja bym naprawdę chciał wyjść z tej symulacji w zaświaty, to ja bym chciał mieć możliwość na przykład z nim pogadać, albo na przykład, żeby on mnie mógł wcielić w robota, żeby mógł sobie pobiegać po laboratorium. Dlaczego nie? To byłoby prawdziwe wyjście spoza swojego świata. Nie tam, że tylko do takiego dodatkowego świata, jak po prostu otworzenie kawałka nowej mapy, że wideo, nie? Więc to byłoby rozczarowujące. A jeszcze wracając do tego, to wydaje mi się, że to, jak to tak powiemy, to trochę się Lem, znaczy nie wiem, czy chcąc, czy nie chcąc, Lem pokazuje problem ze zakładem Pascala taki oto, że rzeczywiście, nawet jeżeli on jednak chce trochę formalnie to zrobić, on chce powiedzieć, że tam jest przeszłość formalna z tą właśnie pojęciem sprawiedliwości, sprawiedliwego Boga. No ale wydaje mi się, że niestety kończy się tak, z tego jest taki rezultat, że owszem, w sprawiedliwego Boga nie muszę wierzyć, bo on mi nie może kazać, bo inaczej nie byłby sprawiedliwy, ale w niesprawiedliwego to już muszę, a może w dwóch, a może w trzech. To właściwie się robi taka nieskończona ilość bogów o różnych przymiotach, to ja już muszę teraz momentalnie zacząć wierzyć, bo lepiej to zrobić, nie? Bo może akurat istnieje pięciu, a może sześciu, a może siedmiu. A jeden jest myśliwy, a drugi trochę mniej. Tam jest jeszcze gorzej, bo tam jest fragment, tam dosłownie są ze dwie strony, w których on wprost atakuje zakład Pascala i właśnie mówi, że tam są te inne możliwości. A później są jeszcze z 10 stron czy 5 stron rozważań w ogóle o teologii, jak to się wiąże z moralnością, czy wtedy jest w ogóle sens robienia dobra i zła. I to Lem przeplata. Można naprawdę się w tym zgubić, że on już nie mówi o zakładzie Pascala wcale, tylko mówi już o kolejnych rzeczach, jakoś tam może powiązanych z zakładem Pascala, ale o kolejnych. Natomiast jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz, która się tu pojawia i pojawia się też przy okazji innych opowiadań, nie wiem, czy do tego przejdziemy, ale to jest właśnie to przechodzenie między światami. To jest bardzo ciekawy koncept, ale nie wiem, czy o korporacie... Można mi przypomnieć, bo dlatego, że tutaj to, co mnie akurat się bardzo podoba w tym tekście Mansella, chociaż zgadzam się z niektórymi punktami tej krytyki, ale co wydaje mi się tutaj bardzo rozumiejące, to jest to, że właściwie, nie wiem, czy nie jako pierwszy w tym tekście ktoś tak wyraźnie w sposób połączył hipotezę symulacji z zakładem Pascala, dzięki czemu uzyskał możliwość spojrzenia na tą argumentację z perspektywy po prostu stwórcy. Więc to akurat wydaje mi się pewnym osiągnięciem na pewno inspirującym, terminologicznie płodnym i umożliwiającym na przykład to twoje bardzo ciekawe stwierdzenie, że można spojrzeć na życie jako na taką trochę grę komputerową, prawda, w której to zbawienie być może byłoby przejściem do jakiegoś wyższego etapu, w zależności od woli programisty, no to jest ten
wydaje mi się współczesny i jakoś trafiający, prawda, na podobny punkt, punkt widzenia. Więc jak najbardziej tutaj wydaje mi się Korkora, prawda, i to jest tutaj a propos. Tak, tak. To jest motyw, który u Lema się oczywiście często pojawia, tworzenia tych kolejnych światów i wpływu tych twórców na świat, że świat mógł powstać trochę albo przez przypadek, albo właśnie niechcący. Ta personatyka, tak się chyba nazywała ta dyscyplina, no powstała troszkę tam przypadkiem, puszczono te komputery i one wygenerowały te personoidy. Czy właśnie profesor Korkoran, który stworzył te skrzynie, w których istnieje cały świat i są tam ci mieszkańcy, czy to opowiadanie o profesorze Dondzie, nie wiem czy pamiętacie, ono się też kończy, tam jest kwestia informacji, że profesor Donda odkrywa, że informacja waży, w końcu, że jak jest odpowiednia gęstość informacji, to ona się materializuje i zaczyna mieć wagę i w końcu tam jak osiągnie punkt krytyczny, to zniknie cała informacja i jako skutek po prostu całe, wszystkie zapisane dyski, to co tu się dzisiaj zapisze, wszystko zniknęło, nośnik informacji i z tego się wytworzył taki mały świat, z którym nie mieliśmy kontaktu. Mały z naszej perspektywy, ale jakby niezależny. I teraz to, co jest naprawdę ciekawe, to jest to, że no właśnie między tymi lemowskimi światami nie ma przejścia. Z tych skrzyń Korkorana, te twory, które tam mieszkają w skrzyniach Korkorana, nie wyjdą z tych skrzyń. Personoidy nawet jeszcze więcej, one celowo są opisywane, że one zupełnie inaczej odbierają rzeczywistość, że one mają jeden wymiar czasowy i że to są takie twory, które obcują bezpośrednio z matematyką, więc one nie mogłyby być robotem właśnie, który, jak ty mówisz, przebiega się po laboratorium, bo one zupełnie inaczej odbierają rzeczywistość. On to wyraźnie tam opisuje. Moglibyśmy zgadywać tylko ewentualnie jak. I tak samo u tego profesora Dondy, tam też nie mamy żadnego kontaktu z tym małym światem, który się na koniec wyrobił. I to swoją drogą, jako taka na pewno niezamierzona rzecz u Lema, myślę, zupełnie niezamierzona, ale dla człowieka wierzącego, który by czytał te opowiadania Lema, może zmusić do takiego myślenia. Jeden z dogmatów chrześcijaństwa podstawowych jest taki, że Chrystus wcielił się, Bóg wcielił się w jednego z ludzi. Czyli gdyby wziąć teraz te opowiadania i popatrzeć, to się okazuje, że nie taka sztuka świat stworzyć, ale wejść do niego. To jest dopiero sztuka. Korkoran nie może wejść do tego swojego świata. Ten Dob, twórca tych personoidów, też nie może wejść do tego swojego świata. A przynajmniej chrześcijanie wierzą w to, że Bóg właśnie wszedł do tego, nie tylko go stworzył, ale jeszcze wszedł. To na pewno nie było zamierzenie Lema, ale to jakby pokazuje, że to jest naprawdę no coś trudnego, tak bym powiedział, coś naprawdę niezwykłego. Fajny pomysł, ale wiesz, wydaje mi się, że to jest różnica, polega na tym, że się w ogóle kiwałem trochę głową, ale nie dlatego, że uważam, że źle rekapitulujesz Lema, wszystko co mówiłeś było prawdą, ale jakby zaleta czy pewien urok czytania Lema z punktu widzenia filozofii, to jest taki, że tak trochę go serio traktujemy i jakiś pomysł serio traktujemy, się zastanawiamy, okej, no fakt, on napisał, że te na przykład personoidy, one nie mogą, one są czysto matematyczne i one muszą żyć w tym świecie, no ale czy istnieje jakaś, nie wiem, czy istnieje coś, jakaś sprzeczność logiczna w tym, żeby założyć, że takie coś, co istnieje w komputerze, może również żyć na przykład w robocie, można zrobić upload tej istoty do robota, a ten robot będzie miał jakieś jeszcze dodatkowe, powiedzmy, interfejsy, które pozwolą przekształcić. Przecież, no, czym jest obraz z kamery w umyśle robota, jak nieczystym ciągiem zer jedynek, więc one by sobie absolutnie poradziły ze światem, które oglądają przez kamerę, albo ze wszystkim innym. Jeżeli chodzi o to wejście w świat, to jest bardzo ciekawe, ale to też wydaje mi się, że no, nie ma żadnych powodów, dla których w zasadzie, gdyby powiązać na przykład opowiadania o skrzyniach z tą, jakbym powiedział, fascynacją Lema funkcjonalizmem, to można by założyć, ok, gdybyśmy znaleźli sposób na opis funkcjonalny umysłu z jednego poziomu skrzyni, to może dałoby się spokojnie zrobić upload do niższego albo wyższego. Więc chodzi mi o to, że jakby tutaj w tym opowiadaniu ta droga jest otwarta. Ja się zgadzam, że ona, że Lem tak w ogóle nie rozpatruje tego. I to też jest ciekawe, to jest takie coś, co czasami on lubi tę izolację. Ja to na przykład w przypadku światów wirtualnych, które opisuję też. Opisuje światy wirtualne, fantomatyka też jest opisywanie tylko i wyłącznie doświadczeń jednej osoby zamkniętej w swoim świecie, każdy w swoim świecie. My już dziś wiemy, że tak nie jest. My się tak bardzo chętnie łączymy się w sieci, w jednym wirtualnej przestrzeni. A on w ogóle nie bierze tego pod uwagę. Jest jakiś taki, lubi technologię solipsyzmu. I to mu się podoba, ale z tego co pisze,
nie tworzy takiego świata, w których to jest konieczne. Można spokojnie powiedzieć, ale w sumie, dlaczego by nie mogliśmy go tworzyć? Znaczy, no, mamy oczywiście takie scenariusze, no, my wszyscy chyba pamiętamy, jak pytam młodych studentów, to już Matrixa nie oglądają, no, ale dla naszego pokolenia, to był chyba film naszego pokolenia właśnie. No i to jest zupełnie inny właśnie scenariusz. Tam się uploadujemy do jednej rzeczywistości, wszyscy właśnie razem. Ale właśnie u Lema są te inne scenariusze, a nawet jeżeli to niewykluczone jest i tam korzystając jakoś z fikcjonalizmu można byłoby sobie próbować chociaż wyobrazić takie wskoczenie do świata, to pokazuje, że to jest, jeżeli chodzi o poziom trudności wykonania, pewnie na pewno trudniejsze, bo my możemy już dzisiaj gry robić, ale nie możemy tak wskoczyć do gry w pełni. No jest tam te różne technologie VR się rozwijają, to wiesz lepiej niż ja, no ale to wciąż jeszcze nie jest taki upload, że się tam uploadujemy w całości. Tak, a tych nawet już mam. Zastanawiając się nad tym problemem, rzeczywiście u Lema można tak powiedzieć, że tego rodzaju dogmatyka jest, pewne założenia, między innymi właśnie założenia o tej niemożliwości przejścia, a z punktu widzenia powiedzmy teologicznego też takie jest u Lema przekonanie, że ten stwórca, jakkolwiek by był, no, że to może być tak programista, jak dobrze uczony, czy po prostu Bóg, tak czy inaczej rozumiany, nie powinien też ingerować, prawda? Nawet gdyby mógł, chociaż przy założeniu, że jest wszechmocny, to pewnie może. Ale rzeczywiście tak jak przejść tam nie ma i to mi się skojarzyło z tym, że może w pewnym sensie dałoby się powiedzieć, że po prostu ulewa, nie ma transcendencji, prawda? Że to coś my rozmawiali na przykład o tym wskrzeszaniu, no, że ta idea jest jakoś poważnie potraktowana, no ale w takim paradygmacie jest naturalistycznym. Tak samo tutaj w tych rozważaniach, o tych światach symulowanych, więc być może to byłoby jakimś wspólnym mianownikiem dla tego rozdawania, takie wrażenie właśnie. Chociaż no, są też inne teksty i tutaj wydaje mi się, no, nie zdążymy na pewno wielu z nich powiedzieć, ale przynajmniej niektórych. Znowu tutaj właśnie no, chyba nie będzie transcendencji, ale jest mowa o różnych takich tworach czy istotach w jakimś sensie bogopodobnych, prawda? Czy mających pewne atrybuty boskości, chociaż no, nie będących dosłownie jakimś absolutem, no to myślę, że Solaris, który w tym już się pojawił, jest, no, jakoś ten ocean się kojarzy, przynajmniej przez swoją potęgę. Nie nazwiemy go Bogiem, ale jakieś podobieństwo tutaj jest. Wydaje mi się, że z Golemem jest podobnie, prawda? Że w swoich najwyższych wzlotach jakieś tam atrybuty boskości się pojawiają, więc to też jest taki trochę. W jakimś sensie można powiedzieć, chyba immanentne tutaj myślenie Lema. Ciekawie jestem, czy do tego byście chcieli jakoś odnieść. To może zacznę od tego, że dorzucę jeszcze jedno. W głosie Pana, tamci domniemani nadawcy tej wiadomości, no też są to, może nie będę spoilerował samej końcówki, ale no też są wyjątkowo, no to są bogopodobne istoty. Tam są różne hipotezy rozważane, ale są bogopodobne istoty do tego stopnia, że no dbają, tak kamuflują ten zapis, żeby nic złego z niego nie można było nawet przypadkiem wydłubać. I żeby tylko ewentualnie dobre rzeczy można było z niego wydłubać. No i jest taki rys, on jest rzeczywiście w Solaris, no to przecież wprost ta końcówka Solaris to jest właśnie rozważanie o, no i on mówi nawet o takim Bogu niedoskonałym, czy mogłaby być taka koncepcja Boga niedoskonałego. Znaczy nie do końca wiem nawet, to jest rzeczywiście zawsze w paradygmacie naturalistycznym, to się zgadza. Nie wychodzi poza to zupełnie. No ale poszukuje jakichś takich istot dużo mocniejszych od nas. Znaczy widzi, że, no nie wiem, być może to jest przekonanie związane z tym, że no, jesteśmy dosyć chyba przygodnym bytem, w sensie, że ewolucja tak się tutaj wydarzyła, jak się wydarzyła, ale mogła się wydarzyć zupełnie inaczej i nie jesteśmy chyba aż tak potężni, jak to się może czasami nam wydawać. Możemy sobie pomyśleć o bytach dużo bardziej potężnych. No, ten ocean solaryjski to jest istota przerastająca nas znacznie. Ale skąd taka fascynacja Lema, bo to jest powracający motyw, to nie wiem nawet. Ja to widzę jakoś tak, że wydaje mi się, że po prostu Lem chce pozostawać w takim bardzo racjonalnym paradygmacie. Wie, że o pewnych rzeczach mówić nie wolno, jeżeli chce pozostać w tym paradygmacie, a wyraźnie widać, że uważa, że nie warto z niego wychodzić. Jednocześnie wydaje mi się, że to już mu też przypisuje raczej na podstawie tego, co próbując skonstruować odpowiedź na to pytanie, że wydaje mi się, że no to, że religia jest
niezadowalającą, czy nawet bym powiedział kiepską odpowiedzią na pewne pytania, nie zmienia faktu, że te pytania z nami zostają, że nas po prostu ciekawi. No, co, czy jak umrę, to koniec, skąd się wziąłem, jak powstał wszechświat, czy są jakieś istoty, które są podobne do mnie, tylko milion razy bardziej, na przykład inteligentne, albo większe, albo cokolwiek takiego. Czy to są takie pytania, które są interesujące. I teraz to, że uważamy, że w religię nie możemy wejść, bo to nie jest ta odpowiedź, którą możemy się bawić, bo ona wychodzi poza racjonalizm, to teraz Lem wymyślił takie metody zaczepienia tych pytań ponownie, tylko za pomocą technologii tym razem. Albo za pomocą pewnej wizji przyszłości, która też rzeczywiście technologią jest wspominana, wspomagana, na przykład w Solaris, choć tą technologią jest po prostu podróż kosmiczna, która pozwoliła nam zobaczyć takie kawałki wszechświata, o których by nam się nie śniło. No i teraz, to mi się wydaje jest ten pomysł, że technologia pozwala nam zadać te pytania na nowo, bośmy ich nie zdezawuowali. My nie chcemy odrzucić pytań, chcemy tylko odrzucić odpowiedź. I chcemy wiedzieć, i takie twory jak właśnie Solaris, jak Golem, są próbą odpowiedzenia na to w taki sposób, żeby pozostać w tym racjonalnym paradygmacie. Tak, no jest dużo ulema, prawda? Tego typu i tych tworów, i tego rozważań. Więc mi się wydaje, że jakaś jednak forma, no jeśli nie fascynacji, to takiego trwałego zainteresowania, prawda? To ten temat jednak ulema jest. Chyba taka konstatacja, że jak na ateisty, jeżeli się na to zgodzimy, no to obficie, prawda, lepiej wpisywał na te tematy. No, interesował się zakładem Pascala i to Odyseum, wydaje mi się, że istnienie zła w świecie, to jest chyba osobiście przynajmniej dla Lema jeden z głównych motywów, prawda. Więc może jeszcze na zakończenie, bo zdaje mi się, że nie mamy wiele czasu, powiedzmy słówko o Głosie Pana, prawda, który tu już się pojawił, to jest taka książka, która zresztą kończy się, tam Lem przytacza wiersz Swedena, cytuję, który jest pewną formą wyznania, no może nie ateizmu, ale przede wszystkim taka jakby modlitwa, w której, prawda, podmiot jest wdzięczny temu, że nie ma zmartwychwstania, prawda. I tam, no, Głos Pana to jest w całości właściwie taki esej filozoficzny, trochę teologiczny, bo ta fabuła nie jest jakby bardzo rozwinięta. Ale wydaje mi się, że to jest bardzo osobisty, prawda, od Lema. On tam, to będzie wszystko zakamuflowane, ale do wielu ciekawych rzeczy się tutaj odnosi. Więc może na zakończenie jeszcze to by w jakiś sposób nam pozwoliło uchwycić może jeszcze jakieś ważne aspekty myślenia Lema, tak, o zło, o religii, o Bogu. Ja może nawet powiem to zakończenie, bo mi się wydaje, że ta książka nie jest tak bardzo o Bogu, jak te parę tych, które przytaczaliśmy. Mimo, że tak się nazywa, jakby ją zobaczył, powiedział sobie Głos Pana, o, tu będzie Lem pisał o Bogu. No i to oczywiście trochę tak jest, ale pamiętajmy, że ta nazwa Głos Pana, ona jest nadana projektowi, jakim jest próba deszyfracji sygnału, który znaleziono z kosmosu. Pytanie w ogóle, czy to jest sygnał, co znaleziono pewną prawidłowość w czymś, co powinno być tylko szumem i teraz pytanie, czy to jest w ogóle sygnał, a jeśli jest sygnał, to co on oznacza, tak? O tym jest ta książka. I to jest próba znowu pokazania, jak nauka sobie z tym radzi. No i teraz to, co jest dla mnie, i nazwa Głos Pana została nadana temu projektowi deszyfracji na samym początku, kiedy jeszcze w ogóle traktowano sam projekt z przymrużeniem oka. Jakby tak trochę traktowano go na zasadzie, to chyba będą jakieś kompletnie nienaukowe wstępy. Więc tak trochę dla żartu nadano tę nazwę, czy ironicznie lekko, żeby jakby troszeczkę się zdystansować i nie wyjść na idiotę w świecie naukowym, to ci fikcyjni naukowcy z książki nadali tę nazwę. W rzeczywistości, moim zdaniem, tam bardzo dużo tego tematu nie ma. Tam jest bardziej może, co najwyżej, jeżeli chyba, że uznamy, że podstawowym tematem jest to, że człowiek po prostu ma, to bym co najwyżej znalazł, że człowiek ma taką potrzebę znajdowania intencjonalności w świecie, że świat, człowiek zastaje świat i chciałby, żeby ten świat sam był jakimś przesłaniem dla niego od kogoś, darem od kogoś, czyli żeby był ktoś, kto mi go albo daje, albo za pomocą tego świata coś mi mówi. W tym sensie widzę tutaj obsesja nasza intencjonalności, czyli obsesja szukania, kto jest po drugiej stronie tego świata, jakby to było potrzebne jeszcze, tak? Lem, bo ostatecznie tutaj jest większość naukowców, większość głosów w tej książce mówi, nie ma żadnego nadawcy, po prostu oczywiście, że nie ma. Ale jednak to jest książka o tej naszej potrzebie szukania nadawcy i obsesji szukania nadawcy. Tak, zgoda. Jest tam, też bym powiedział, że to bardziej jest książka o nauce niż o religii i chyba tam jest więcej na ten temat. Zresztą bardzo ciekawych rozważań.
Ale tam, jak powiedziałeś, są też powtykane, często zakamuflowane różne inne wzmianki. I tam między innymi jest Mistok Wizowo, jest taki fragment o II wojnie światowej. Jeden z bohaterów, filozof zresztą, Rapoport, wspomina, który przeżył II wojnę światową i no, te potworne rzeczy z Europy właśnie wyjechał, które tutaj się wydarzyły na własnej skórze. Wspomina jak no, bardzo dramatyczną scenę, jak Niemcy rozstrzeliwali po prostu Żydów gdzieś tam na podwórku. I mówi w którymś momencie, że już czekał tam w kolejce, aż on będzie następny, zaraz go rozstrzelają. I zaczął sobie wbrew rozumowi, nagle ten Rapoport wyobrażać, że jak tylko zostanie zabity, to wcieli się w tego Niemca, który tam dowodził tymi wszystkimi innymi Niemcami. On w to nie wierzył, w sensie nie mógł się nawet jakoś tak zmusić do uwierzenia w to zdanie, ale ono pozwalało mu przetrwać ten trudny moment. No i to jest taka wzmianka o jakiejś tak. Tu by bardziej właśnie fikcjonalizm pasował, że to jakaś potrzeba uratowania go w tej sytuacji, tego Rapoporta, bo on taką znalazł, takie dziwne wyjście. Są tam też wzmianki o tym, że chrześcijaństwo, czyli ta nasza zachodnia chrześcijańska, czyli deochrześcijańska cywilizacja, jakoś bardziej sprzyjała rozwojowi nauki niż wschodnie religie. Są tam też takie rozważania. Ale chyba rzeczywiście, jeżeli to jest o religii, to chyba tak trochę jak mówisz, o poszukiwaniu tego, czy próbie odpowiedzi na tą naszą potrzebę intencjonalności. Myślę, że to ładnie powiedziałeś. I można byłoby to może potraktować w ogóle jako metaforę właśnie tego szukania no właśnie intencjonalności w świecie w ogóle. No nie wprost, ani tam dotyczyło to tego sygnału, no ale można byłoby to jako metaforę, nie dosłownie, bo to oczywiście w warstwie dosłownej nie jest, potraktować jako właśnie taką metaforę szukania intencjonalności w ogóle. No tak, tak. Gęsty tekst tam, no, że mało się dzieje, to jest eufemizm. To, co wspomniałeś o tym, że chrześcijaństwo zdaniem już promuje bardziej, tak, rozwój badań naukowych niż na przykład religii wschodu, to jest jeszcze jeden wątek już trochę inny niż takie typowo teologiczne sprawy, o których mówiliśmy. No, można powiedzieć, że Lem, będąc powiedzmy jakiś rodzaj ateisty, zarazem może do pewnego stopnia paradoksalnie istnieje rodzaj apologety chrześcijaństwa. I to zarówno na terenie moralności, chyba taki tu jest konserwatyzm, i co ciekawe, powiedzmy no, metodologii nauk, prawda, tak się to rysuje. Ale może ten wątek zostawmy, bo on trochę ciekawy, wydaje mi się, odbiega od tych jakby takich głównych tak, idei. I wydaje mi się, że chyba czas na pytania ze strony publiczności, prawda? Jak już na to... Dosłownie jeden cytat, jeśli na koniec możemy oddać samemu Lemowi. Jak powiedziałeś, że on jest apologetą chrześcijaństwa, na pewno był niewierzący. Mówił wprost, że również jeżeli chodzi o to życie pośmiertne, no to on mówił wyraźnie, pamiętam taki wywiad, w którym on mówi, że no nic nie będzie, no po prostu to będzie... Wiecznie odpoczywanie, tak, to jest to, co to znaczy. Dokładnie właśnie tak mówi. Ale rzeczywiście wyraźnie mówił, że religie nie są sobie równe i tam je wartościował. I jest taki fragment, który tak mówi, jeśli mogę, o chrześcijaństwie właśnie, też z tego wywiadu z Beresie. Jestem przeciwnikiem autorytetu, ale to przecież nie przeszkadza mi głęboko szanować jako człowieka Karola Wojtyłę, choć przecież w najmniejszy sposób nie zbliża mnie to do katolicyzmu. Wyrażam się jednak o religii chrześcijańskiej z najgłębszym uszanowaniem płynącym z moich wewnętrznych odczuć. Najpiękniejsze w niej jednak nie są dla mnie objawienia, to znowu to, co ty mówiłeś, Pawle, lecz proste prawdy moralne, każące miłować bliźnich, a nawet nieprzyjaciół. Piękno to zaś polega na tym, że jest to norma, która pracuje z poślizgiem, tak wielkim jak żadna inna. Przecież to wspaniałe, że można się zwracać do ludzi z takim wezwaniem, za którym nikt nie jest w stanie nadążyć. Fakt, że religia ta jest w jakiś sposób panująca, wystawia mimo wszystko nie najgorsze świadectwo ludzkości. No to nie jest apologia chrześcijaństwa. Paweł, myślę, na zakończenie lewi ateiści, ale nie bez pożników. Wiesz co, mi się wydaje, że tak, ona ma takie fragmenty, znajdziesz. Jak mówiliśmy o tym, jak mówił, że chrześcijaństwo jest lepsze dla fizyki, na przykład rozwoju fizyki, to przeczytajcie sobie Państwo to. Na prostu karkołomny pomysł. No, w ogóle jest, że nie trzyma kupy super, to jest serio. No akurat. Ale wracając tutaj do tego, mi się wydaje, że rzeczywiście Lem miał pewną sympatię do chrześcijaństwa, chociażby dlatego, że on był moralistą i ja bym powiedział, że on miał jakieś takie trochę purytańskie zapędy. I to go zbliża do chrześcijaństwa rzeczywiście, bo tak, ale może dlatego.